Mieszkańcy osiedla Dywizjonu 303 już od wielu lat czekali na remont zniszczonych alejek w Parku Skalskiego. Remont ten został rozpoczęty w zeszłym roku. Informacji na ten temat w Zarządzie Zieleni Miejskiej szukał Marek Ziemiański. Chciałbym zapytać na temat Parku Skalskiego, bo wiemy, że tam teraz robione są prace remontowe dotyczące alejek. No i pierwsze moje pytanie, dlaczego to tak długo się przeciąga? Co było powodem, że do tej pory? Katarzyna Wątrowska, Zarząd Zieleni Miejskiej. Znaczy głównym powodem jest to, że Zarząd Zieleni Miejskiej był zmuszony do zerwania umowy z wykonawcą z takich względów, że wykonawca nie wywiązywał się z terminów umownych. Zostały naliczone kary umowne i w związku z powyższym zawarliśmy nową umowę z innym wykonawcą. W tej chwili prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy właśnie na etapie modernizacji alejek, wspierających tam sieci. Bo tam teraz do tej pory była kostka. Czemu taka zmiana, że asfalt, a nie kostka? Znaczy to już wynika z projektu, było w kwestii projektanta dobór nawierzchni. Nie, to chyba dobrze jest. Bardzo... Nie, to dobrze jest, bo powiem szczerze, dla rolkarzy czy tam hulajnóg to zdecydowanie lepsze rozwiązanie. Bardziej jest wygodne, tak. Tam jedynie w części zachodniej ze względu na uzgodnienia tutaj z siecią MPEC zostanie wykonana tylko niewielka tutaj część z kostki, bo ta nawierzchnia musiała być w tym miejscu rozbieralna ze względu na sieci istniejące pod spodem. Proszę powiedzieć, wiemy, że nie zaszkodzi to zieleni już, pani powiedziała, a czy nie. W związku z tym jakaś nowa zieleń zostanie nasadzona tam, gdzie były braki, czy to późniejszy etap? To będą późniejsze etapy, jeśli chodzi o obecną umowę i wykonywane prace. Wykonawca ma oczywiście w tym zakresie uporządkowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem tego terenu w obrębie wykonywanych prac. Mhm. Mówiła pani ławki kosze. A czy te ławki kosze to będą nowe ławki kosze, czy regulacja tego, co jest? To jest regulacja tego, co jest. Aha, ale gdyby się okazało, że jakaś ławka została zniszczona, to zostanie tam wstawiona nowa? Czy późniejsze etap? Oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Że tak. A proszę mi powiedzieć, tam jest też okolice Źródełka. To pani tam mówiła, to jest ten obszar, gdzie MPEC zażyczył sobie kostkę? Bo tam jest to takie źródełko głębinowe. Tak, to jest głównie, tak. Tam będzie występowała głównie ta nawierzchnia rozbieralna w postaci kostki. Sama obudowa tego, ta altanka, gdzie znajduje się źródełko, to rozumiem nie w państwa gestii jest? Czy to jest w gestii ZZM-u, czy MPEC-u, czy MPWiK-a? Znaczy, to już bardziej będzie podlegało pod działania MPWiK-a. Mhm, rozumiem. Proszę mi powiedzieć jeszcze tak, od strony cukierni Adamek, tam swojego czasu było takie przedpole rekreacyjne Parku Skalskiego, hamak był, jakiś domek dla owadów i tego typu drobna architektura. Czy to zostanie poprawione? Bo powiem szczerze, że w ciągu ostatnich kilku lat coś tam zniknęło, coś tam zostało zaniedbane. Czy tutaj z tej strony też możemy liczyć? Być może zniknęło w ramach bieżącego utrzymania. Może to wynikało tutaj, ja nie jestem w stanie się wypowiedzieć w tym temacie, dlaczego akurat to zniknęło, ale być może to wynikało z jakiegoś złego stanu technicznego danego urządzenia. Obecnie wykonywane prace nie przewidują żadnego tutaj montażu małej architektury. To jeszcze chciałbym zapytać o koszty. Jakie są koszty tutaj tej renowacji? Koszt realizacji tej renowacji to jest 800 tysięcy złotych. 800 tysięcy złotych, okej. Okay. No, myślę, że do zaakceptowania. Dziękuję serdecznie za informację. Z Katarzyną Wątróbską z Zarządu Zieleni Miejskiej rozmawiał Marek Ziemiański. Rozmowa z uwagi na obostrzenia sanitarne odbyła się telefonicznie.